Od czasu do czasu jeszcze zapali papierosa, ale coraz większą wagę przykłada do zdrowego stylu życia. Dorota Szelongowska, 39L, zaczęła więcej się ruszać, jeździć do biura rowerem i stosować zbilansowaną dietę, dzięki której zrzuciła 30 kg. Oprócz tego, promuje akcje związane z badaniami profilaktycznymi. Ciągle pamięta, jak jej mama usłyszała dramatyczną diagnozę. Szacunek do siebie i swojego ciała jest ważny. Więc próbuje, zdradza, laureatka tegorocznej telekamery. Reklama oprócz tego dorota robi badania profilaktyczne, które pozwalają wykryć zagrażające życiu choroby. Badajmy się. Serio. Razem w słusznej sprawie. Prosi na Instagramie wszystkie kobiety. Właśnie zaangażowała się w akcję Hasz Badam Piersi, która zachęca do badań wykrywających zmiany nowotworowe. Gwiazda TVN namawia Polki do regularnego wykonywania USG, mammografii i samobadania. Dbam, o zdrowie, zdradza Dorota. Na udział w tej akcji zdecydowała się z bardzo osobistych powodów. Słowo rak jest jej dobrze znane już od dzieciństwa. Kiedy miała sześć lat. Chorobę zdiagnozowano u jej mamy, pisarki Katarzyny Grocholi 62L. Nowotwór został wykryty w bardzo zaawansowanym stadium. Lekarze kazali mi przygotować się na najgorsze, wspomina Katarzyna. Świat małej Dorotki też się zawalił. Choć nie była w stanie pojąć, czym jest ta choroba, instynktownie wyczuwała powagę sytuacji. Mama zajęła się walką o życie, a ona została oddana pod opiekę babci Litki, która mieszkała na Warszawskiej Woli. Dorota była, z nią bardzo zżyta, ale i tak tęskniła za mamą. Płakała nocami, bo czuła się odrzucona. Myślę, że nie dostałam tyle wsparcia w dzieciństwie, ile powinnam była dostać. Ale to dlatego, że moja mama miała raka, moja mama umierała. Opowiadała o swoich przeżyciach w TV style. Czytaj dalej na następnej stronie.